Zabytkowe samochody, stroje z dawnych lat i smakołyki. Tak w skrócie można podsumować niedzielne wydarzenie dzień 100 lat temu. Jego pomysłodawcą była legniczanka Magdalena Lipińska. Był pomysłem częściowo mojego męża. To był taki zwykły niedzielny spacer w okolicach skweru Orląt Lwowskich, gdzie nagle mój mąż powiedział: zobacz, w zasadzie 100 lat temu wszystko tu wyglądało tak samo. I te słowa były inspiracją dla pani Magdaleny. Projekt imprezy zgłosiła w LCK-u do walki o grant w ramach programu Ministerstwa Kultury Dom Kultury Plus Wy i zdobyła najwięcej głosów. Powiem jeszcze tylko tyle, że ten projekt zyskał najwyższą liczbę głosów, dlatego że kiedy pani Magda Lipińska opowiedziała swoje marzenie, poczęstowała nas bombami legnickimi i pokazała nam kilka zdjęć stylizowanej Legnicy, po prostu ujęła wszystkich. A głosowali wszyscy ci, którzy zgłosili jakiś pomysł, a było ich ponad 30. Pani Magdzie zależało, żeby przypomnieć, że Legnicę kiedyś tworzyli ludzie, o których dzisiaj bardzo często nie pamiętamy. Według mnie Legnica jest miastem, które się od swoich korzeni bardzo odcina. Mówię tutaj o współczesnych ludziach. Często nie pamiętamy albo mówimy, że to było za Niemca, tak? To była ta część historii, która była niemiecka, potem była ta część historii, gdzie byli Rosjanie, więc była mała Moskwa, a nasza historia to jest tylko współczesność. A o tym, że żyjemy również historią ludzi sprzed 100 lat, świadczy chociażby to, że do dziś korzystamy z budynków wybudowanych w tamtym okresie. I chyba muszą Państwo przyznać, dawniej architektura, stroje czy pojazdy naprawdę miały niesamowity styl.